Druk nr 402, projekt zarządu w sprawie powołania Komisji Zdrowia Rady Dzielniczej Koni Czerwony. Panie Wierzy, przepraszam, panie doktorze Zabuda. Ale ktoś mógłby głosować. Ale, okej. Ktoś Wierzy. Interesuje się tylko uchwałami. W sprawie powołania. Druk numer 402, projekt zarządu. W sprawie powołania Komisji Zdrowia Rady Dzielniczej w Broni Czerwonej, paragraf pierwszy, powołuje się Komisji Zdrowia Rady Dzielniczej w Broni Czerwonej. Paragraf drugi, uchwala się następujący zakres działania komisji, tu mamy wpisany. Paragraf trzeci, ustala się następujący skład komisji i tu chciałbym, żebyśmy Państwo podpisywali do Komisji Zdrowia. Był jeden mieszkaniec chyba, który po prostu siedział sobie i nie chciał podać imienia i nazwiska i stawił jeszcze to raz. Ale jak to Pani nie jest wkurzona, mieszkańca. Dobra. Wracamy tutaj do komisji. Powołania Komisji Zdrowia. I tutaj z tego co wiem, pan Dariusz Wicher chciał w komisji pracować. Kto jeszcze? Pani Małgosia Janiec? Kto jeszcze z Państwa? Pani Ania, nie. Pani Ania, ale przepraszam, trochę. Przepraszam, dobra. Chwilę było z uwagą. Weźmy tutaj do pracy Państwa, bardzo mi proszę. Państwo radni, pani Ania Manu, tak? Tak. Łukasz też? Tak. Tutaj skład komisji mamy Dariusz Wicher, Janis Małgorzata, Anna Wantuch, Łukasz Wantuch. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby przystąpić do prac tej komisji? Niech zachętnych. Przystąpmy do głosowania projektu zarządu. Kto jest za poparciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Ja dopiero głosujemy. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał. Nie ma. Uchwała została podjęta.